Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 2 God. Moi drodzy, nagrywam dlatego, że w tamtym dniu niestety nie udało mi się zrobić, nie udało mi się dokończyć scenariusza numer 4. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Niebieski został zabity. A jak ja to zrobiłem, po prostu musiałem zreszować szybko tutaj w te miejsca. Najpierw tutaj musiałem zająć, później tutaj. No niestety dalej jest zajęty przez czerwonego. No i poszłem tą pierwszą postacią dalej, prawda? Przed siebie i po prostu zrobiłem kilkudziesięciu bohaterów. Jak sami widzicie, mamy maksymalnie 8, bo tyle można mieć w tych Heroesach, tak więc, no, lecimy. Lecimy dalej. Tutaj ma mało many, babka już, więc zróbmy tylko takie spowolnienie mini. Tu słabo bije ten lisz, bo jest po prostu mało tych liszy, nie? No ważne, żeby tutaj nie uciekła ta szfransa, nie? Dobra, ciebie już tutaj nie ma. 807, bo nekromancja jest, nie? O, uciekła niestety. Szkoda. No ale cóż, mogę zająć to, ten zamek. Także no nie ma problemu z tym, nie? Tą armię wziąłem z zamku, który jest tam gdzieś na górze. Także nie ma co się dziwić. Oślepienie weszło, a szkoda. Mogło być fajnie. O, morale weszły, szkoda. Tu mocno bije. O, i znowu ucieczka. Standardowo u niego. Dobra, tutaj lecimy. Tu jest gościu, więc trzeba też na niego uważać. Też trzeba go popilnować. Mapę nie będziemy odkrywać całej, dlatego że w poprzednim scenariuszu odkryliśmy całą mapę. A to jest ta sama mapa co wcześniej, prawda? Także nie będziemy tego akurat robić. Dobra. Co my tutaj możemy jeszcze zrobić? No, po prostu zrajdować ten zamek, o ile się da. O ile dam radę. Tutaj muszę zaatakować to miasteczko oczywiście. Tutaj nie można zrobić zamku, bo tak to jest zrobione w tym scenariuszu. No i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o takie informacje. Dobra. O, wampir. Ci tutaj szybko trzeba zaatakować. Mnóstwo paru. Maximus. Dobra, lecimy na niego. Lecimy na tego typa. Miałem dzisiaj nagrywać Borderlands, ale jeżeli tak to wyszło, no to mogę to później zrobić generalnie. Oślepienie kolejne weszło, szkoda. Bić moich wielkich druidów, ty śmieciu. Ty frajerze. Dobra. Won. No, gość już praktycznie nie ma szans ze mną, nie? Także, ha. Dobra. Elo, już ciebie nie ma. Finanse. Zajmujemy jego zamek. No i został tylko on, nie? Generalnie.
czy tam ona, bo to jest Gwenef, czyli babka, nie? Dobra, będziemy go zabijać powoli. Niebieski już dawno zabity. Dawno, 3 tury temu został zabity przeze mnie. Zajmujemy tutaj jego miasteczko. Tu tylko można stworzyć takie ulepszone wampiry, tak? Więc też miałem tutaj dużo farta. Aha, czyli tutaj muszę iść, tak? Dobra. Aha, czyli... A, bo jednorożec tutaj został zabity. No dobra, nieważne. Dobra, nice. Teraz twoja kolej. Dobra, zabity. Przejęte. No i został tylko on. Tylko i wyłącznie on, nie? No, dokładnie. Czyli gościu nie ma już praktycznie szans ze mną. To będzie taki króciutki odcinek. Dobra. O. Już ma chujowe czary. Akurat bez bramy między wymiarami sobie poradziłem. Bo niestety akurat tego czaru nie było. No, trzeba być naprawdę bardzo cierpliwym, jeżeli chodzi o te takie scenariusze, bo generalnie problem z takimi scenariuszami jest taki, że po prostu oni cały czas non-stop, jak te wszystkie mrówki się rozmnażają, nie? Ci bohaterowie. No i mamy czerwonego gracza zniszczonego. Wróg został pobity, twoje wojska triumfują. Zamek mojego dawnego władcy, Lorda Alberona, płonie w oddali. I choć wraz z siostrą zwyciężyliśmy, nigdy nie zapomnę zawiedzionego spojrzenia mego pana, gdy stanąłem przeciw niemu. I to tyle, tak? Tak, to tyle. Dobra. Nazwijmy to tak. O, pierwsze miejsce, o dziwo. No dobra. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. W następnym odcinku będziemy sobie grali scenariusz, czy tam kampanię z rozszerzenia o nazwie Wyspa Czarodziejów. Tak więc, na razie cześć, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 2 Gold, już za tydzień.